Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Ponad 4000 elblążan zaszczepionych przeciw COVID-19. Pierwsza powojenna dekada Elbląga. Muzeum szuka pamiątek. Miejskie dofinansowanie do wymiany pieca. Zarząd Komunikacji Miejskiej wprowadza kolejne korekty w rozkładzie jazdy, a także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku w Elblągu zameldowanych było 119 097 osób, w tym ponad 62 tysiące kobiet i ponad 56 tysięcy mężczyzn. 10 osób w naszym mieście jest w wieku ponad 100 lat. W Urzędzie Stanu Cywilnego w minionym roku sporządzono 2256 aktów urodzenia, w tym 733 z Elbląga. Imionami, które w 2020 roku cieszyły się największą popularnością, były damskie imiona Maja, Lena, Julia, Nadia, Zuzanna, Zofia, Hanna, Maria, Laura i Oliwia oraz męskie imiona Antoni, Aleksander, Jakub, Franciszek, Ignacy, Filip, Kacper, Szymon, Nikodem i Mikołaj. Przypomnijmy, że rodzice najmłodszych elblążan mają do dyspozycji 24 żłobki i przedszkola publiczne. W mieście funkcjonuje 16 szkół podstawowych, 12 szkół ponadpodstawowych oraz 2 ośrodki szkolno-wychowawcze. Ponad 4000 elblążan zostało już zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. W Elblągu szczepionych jest około 350 osób dziennie. Obecnie trwa etap pierwszy szczepień, który obejmuje m.in. seniorów powyżej 70 roku życia. Szczepimy w tej chwili również pensjonariuszy, ale i pracowników DPS-ów. Zaszczepionych jest już ponad 100 pensjonariuszy i ponad 100 pracowników. To stanowi troszkę więcej, ponad połowę osób, które powinny się zaszczepić w tej chwili, ale to wynika z ich stanu zdrowotnego i jak tylko będzie się poprawiał, to będą dalej szczepieni. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zaczęły się szczepienia wśród pracowników. W najbliższym czasie zaczną się też szczepienia w środowiskowych domach samopomocy, w domu dla bezdomnych i szczepione będą opiekunki, które świadczą usługi opiekuńcze. Dodatkowo miasto przypomina o możliwości skorzystania z transportu do punktu szczepień. W tej sprawie uruchomiona została miejska infolinia działająca pod numerem telefonu 55 221 21 20. Po interwencji samorządu elbląskiego do wojewody oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia ogłoszono także konkurs na prowadzenie mobilnych punktów szczepień, które będą dojeżdżały do domów pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą dotrzeć do punktu stacjonarnego. Osoby, które chcą się zarejestrować na szczepienie przeciw wirusowi COVID-19 mają do wyboru trzy możliwości. Pierwsza to rejestracja telefoniczna przez ogólnokrajową infolinię działającą pod numerem telefonu 989. Druga to rejestracja online przez serwis pacjent.gov.pl, a trzecia to rejestracja w wybranym punkcie szczepień. Opłata targowa dzienna za handel na targowisku miejskim w Elblągu zniesiona. Dotyczy to okresu od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Biuro Targowiska Miejskiego znajdujące się przy ulicy Pułkownika Dąbka 99B w Elblągu. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa nieczynna jest kasa Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wszelkich opłat lokalnych można dokonywać elektronicznie. Bez dodatkowych prowizji wpłat można dokonywać również w oddziałach PKO Banku Polskiego. Osoby starsze, które nie są w stanie same dokonać opłat, mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. Muzeum Archeologiczno-Historyczne szuka pamiątek, które mogłyby stać się częścią wystawy pod tytułem Pierwsza powojenna dekada Elbląga, czyli pochodzić z okresu od 1945 do 1955 roku. Mogą to być fotografie, dokumenty, rodzinne pamiątki, przedmioty przywiezione przez pierwszych mieszkańców z ich pierwotnego miejsca zamieszkania, a także przedmioty codziennego użytku. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć przedsięwzięcie elbląskie muzeum, prosi o kontakt mailowy. Zastanawiasz się nad wymianą starego pieca? Miasto dołoży Ci do tego interesu. Samorząd Elbląga po raz kolejny zaprasza mieszkańców do korzystania z programu dofinansowań na ekologiczne inwestycje. Już od 5 lat sukcesywnie staramy się wspierać wymianę tzw. kopciuchów na piece ekologiczne. I tak w ciągu tych 5 lat, które
w którym ta idea jest realizowana, to wymieniliśmy ponad 500 pieców za niespełna 1 000 000 zł. W tym roku w budżecie miasta mamy przewidziane również 300 tysięcy złotych na dofinansowanie. Nawet mogę powiedzieć, że już do samorządu, do nas, do urzędu wpłynęło 9 wniosków o wymianę pieców na piece ekologiczne. Przypomnijmy, że w naszym mieście prowadzone są także kontrole pieców grzewczych pod kątem spalania odpadów. W 2020 roku Elbląska Straż Miejska przeprowadziła ponad 700 takich kontroli, podczas których stwierdziła ponad 130 wykroczeń. Cieszy nas to, że mieszkańcy reagują w końcu na ten czarny dym, bo przeważnie jest telefon, że jest czarny, duszący dym i wtedy podejmujemy takie czynności. Oprócz tego sami też kontrolujemy teren miasta i gdy stwierdzamy, że jest takie podejrzenie, to podejmujemy czynności kontrolne. Za spalanie odpadów grozi mandat karny w wysokości do 500 zł, a w drastycznych przypadkach, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu, może grozić kara grzywny nawet do 5000 zł. Czy wierzę, że w Elblągu, tak jak w Gdańsku, znajdował się dwór Artusa? Pierwsze wzmianki o bractwie świętego Jerzego i dworze Artusa w Elblągu pojawiły się już w XIV wieku. Początkowo dwór mieścił się w jednej z kamienic przy ulicy Rybackiej. Do bractwa mogli należeć wyłącznie mieszczanie o rycerskim pochodzeniu. Inni zamożni kupcy i rzemieślnicy także potrzebowali łączenia się w organizację, zaczęli więc zakładać własne bractwa i korporacje. W roku 1581 u zbiegu Starego Rynku i ulicy Kowalskiej zbudowano okazałą kamienicę w stylu manieryzmu niderlandzkiego. 2 lata później do kamienicy tej przeniosło się bractwo świętego Jerzego. Dom nazywany był dworem Artusa lub domem Junkrów. Organizowano tu spotkania bractwa, wystawne przyjęcia, bale, koncerty i przedstawienia teatralne. Na parterze znajdowała się wielka sala z balkonem dla muzyków i kuchnią. Piwnice dzierżawiono kupcom na magazyny. W sali zebrań znajdowała się drewniana figura świętego Jerzego i 2 jelenie z naturalnym porożem. Kamienicę w roku 1786 przebudowano na dom mieszkalny, a w roku 1878 zburzono i wzniesiono na jej miejscu nową, tym razem w stylu neorenesansowym z dużą rzeźbą świętego Jerzego na narożniku. Pod tym prestiżowym w dawnym Elblągu adresem mieściło się wiele firm, a od roku 1919 również zajmujący 2 poziomy sklep skórzano-obuwniczy. W 1945 roku dawny dwór Artusa podzielił los całego Starego Miasta. Został zburzony. W dawnym Elblągu było wiele zegarów, które wskazywały mieszkańcom czas. Najczęściej znajdowały się na obiektach użyteczności publicznej, kościelnych wieżach, ratuszu, szpitalu czy szkołach. Najstarsze z nich oczywiście były na Starym Mieście. Pierwsze zegary w miastach nie miały tarcz i wskazówek. Czas wybijały dzwony godzinowe i kwadransowe. Instalowano je na wieżach zegarowych już w XIV wieku. I takie zegary pierwotnie służyły mieszkańcom dawnego Elbląga. Zegar na bramie targowej zainstalowano około 400 lat temu. Uważano, że podarował go miastu w 1638 roku Isaac Spiering, najbogatszy w tym czasie elbląski kupiec. Jednak zachowały się rachunki za przeprowadzony rok wcześniej remont zegara. Miasto za remont ten zapłaciło zegarmistrzowi miejskiemu, Hansowi Echstetowi, 2 grzywny i 6 szalongów. Na przedwojennych elbląskich pocztówkach podziwiać możemy bramę targową z piękną 8-kątną tarczą zegarową. Podczas walk o Elbląg bramę ostrzelano z czołgowego działa. Jednak nie podzieliła losu reszty starówki i 5 lat po wojnie została odbudowana, ale już bez barokowego hełmu. Nie było też zegara, a tylko ślad po jego tarczy. Gruntowny remont bramy przeprowadzono w roku 2006, ale zegar powrócił już 6 lat wcześniej. Pieniądze na ten cel przekazał urodzony w Elblągu nadburmistrz Hamburga Ortwin Runde. Zegar zainstalowano 7 października 2000 roku. Oficjalnym fundatorem jest Senat Miasta Hamburga.
Zarząd Komunikacji Miejskiej wprowadza kolejne korekty w rozkładzie jazdy. Od 1 lutego wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy linii tramwajowych, uwzględniające 75% uwag mieszkańców dotyczących dojazdów do pracy czy połączeń przesiadkowych. Lista zmian, a także nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej www.zkm.elblak.com.pl. Ponadto decyzją prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego od 1 lutego trasa autobusowej linii numer 17 zostanie wydłużona o odcinek od pętli Ogólna do pętli Odrodzenia. Nowy rozkład jazdy oraz nowa trasa autobusowej linii numer 17 również dostępna jest na stronie elbląskiego ZKM-u. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu informuje, że nadal monitorować będzie wprowadzone rozwiązania i analizować wpływające uwagi elblążan. Przypomnijmy, że pasażerowie nie ponoszą dodatkowych kosztów w związku z przesiadkami. Korzystając z elbląskiej karty miejskiej, bilety przesiadkowe kosztują 1 grosz, natomiast bilety jednorazowe, zarówno te kupione u kierowcy, jak i bilety papierowe, ważne są przez 60 minut od momentu skasowania. Wygodnym rozwiązaniem jest także zakup biletu przez aplikacje mobilne, które również uwzględniają promocyjne ceny biletów. 1 lutego rusza elektroniczny nabór wniosków do programu 500+. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021-2022 będzie można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i Empatia. Do złożenia wniosku niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej. Przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną ma rozpocząć się natomiast 1 kwietnia. Prawo do świadczenia 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 do 1 maja 2022. Już po raz 29 w tę niedzielę zapraszam serdecznie Państwa do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Chcę podkreślić, że jako samorząd wspieramy tę ideę od początku i staramy się również, żeby w naszym mieście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak jak to mówi Jurek Owsiak, zagrała. I w tym roku będzie to troszkę inaczej, bo wiele takich typowych imprez, które odbywały się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z przyczyn koronawirusa nie może się odbyć, nie będzie sceny, nie będzie takich eventów, które wcześniej występowały, ale serdecznie zapraszam, będą wolontariusze z puszkami, będą również organizowane takie niektóre, które można było na powietrzu, imprezy. Serdecznie zapraszam Elblążan do uczestnictwa w tej Wielkiej Orkiestrze, w licytacji. Podkreślam, że korzystamy jako Elblążanie ze środków, które zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w szczególności nasze szpitale są wyposażone w dużej mierze w sprzęt właśnie dzięki hojności naszych mieszkańców. Za to serdecznie dziękuję i zapraszam na niedzielę do udziału w 29. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. 627 lat temu zatwierdzono statut Elbląskiej Korporacji Żeglarzy Morskich pod wezwaniem świętej Katarzyny. Bractwo to działało przy kościele świętego Mikołaja. 567 lat temu Związek Pruski formalnie wypowiedział posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu. 496 lat temu rozpoczął się proces reformacji w Elblągu. Wypadki zapoczątkowane tego dnia za sprawą zwolenników reformacji przerodziły się w ruch społeczny skierowany przeciw niesprawiedliwemu ustrojowi i patrycjuszowskiej radzie wyzyskującej gminy. W wyniku tych działań stara rada musiała ustąpić, a do nowej weszli przedstawiciele pospólstwa. 321 lat temu Elbląg wrócił do Polski po okresie poddaństwa wobec elektora brandenburskiego. Na mocy tajnego układu w Piszu król August II Sas oddał miasto za 150 tysięcy talarów. Jednak Elblążanie nie przyjęli nowej zwierzchności i drogą politycznego oporu wywalczyli powrót do Polski.
247 lat temu wydano zarządzenie zmieniające nazwy z zagarniętych traktatem rozbiorowym ziem polskich z Nowych Prus na Prusy Zachodnie. Składały się one z trzech województw: pomorskiego, malborskiego i chełmińskiego. 207 lat temu w Elblągu urodził się Ferdynand Schichau, największy w dziejach miasta przemysłowiec. Za swego życia zbudował od podstaw stocznię i fabrykę lokomotyw oraz stocznię w Gdańsku i Piławie. Był konstruktorem maszyn i wynalazcą. 158 lat temu zmarł August Papał, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Lasu Bażantarnia. Poświęcony mu obelisk znajduje się w Bażantarni. 106 lat temu wynikłe z wojny kłopoty z aprowizacją zmusiły władze miasta do wprowadzenia kartek żywnościowych na zboże chlebowe i jego produkty. Po kolejnych wezwaniach do kapitulacji garnizonu elbląskiego wojska radzieckie przystąpiły do zmasowanego ostrzału artyleryjskiego centrum oraz nalotów bombowych. Od nalotów i ostrzału całkowicie płonie kościół świętego Mikołaja. 71 lat temu na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej z okazji 5. rocznicy wyzwolenia Elbląga ulicę Królewiecką przemianowano na Stalingradzką. Ostatecznie jednak przyjęto nazwę Armii Czerwonej. Nazwa ta obowiązywała do 1990 roku. 69 lat temu dyrektorem szkoły muzycznej został Józef Karpiński, wspaniały muzyk ze Lwowa, doskonały organizator i utalentowany kompozytor. Na początku lat 60. skomponował i wystawił cykl oper dziecięcych. Wydarzenie to rozsławiło Elbląg w kraju i za granicą. Zmarł w 1997 roku. 64 lata temu reaktywowany został Jacht Klub Polski w Elblągu. Również 64 lata temu zakończono budowę nowych szkół przy ulicy Mielczarskiego i Powrotnej. 63 lata temu rozpoczął działalność dyskusyjny klub filmowy Czerwona Oberża. Klubowicze nie tylko oglądali filmy i dyskutowali o nich, ale zapraszali też na spotkania ze znanymi postaciami ze świata kultury, jak Kazimierz Rudzki czy Jerzy Waldorf. W hotelu robotniczym przy Placu Słowiańskim uroczyście otwarto klub młodzieżowy. W klubie tym organizowano odczyty, spotkania i wieczorki taneczne dla zamechowskiej młodzieży. 59 lat temu powstał zakładowy Dom Kultury Zamech. 47 lat temu przedsiębiorstwo Gazomontaż podjęło zobowiązanie do prowadzenia do Elbląga gazu ziemnego przed 1 maja tego roku. 46 lat temu powstał elbląski klub jeździecki TKKF. Klub istniał ponad 40 lat i wsławił się organizacją dorocznych rajdów konnych po regionie. 43 lata temu w Krynicy Morskiej odbywały się 6. Mistrzostwa Świata i 9. Mistrzostwa Europy w żeglarstwie lodowym. 39 lat temu oddano do użytku spółdzielczy Dom Kultury Zakrzewo przy ulicy Robotniczej. 38 lat temu zakończono odbudowę wałów Zalewu Wiślanego po powodzi z 19 stycznia. W wałach czołowych zalewu była wyrwa o długości 150 metrów i 29 mniejszych wyrw. Zaczęto wypompowywać wodę z zalanych pól. 35 lat temu po raz pierwszy odbywał się turniej tańca towarzyskiego Jantar. 23 lata temu w wypadku samochodowym zginął Zbigniew Appa, wicedyrektor browaru, działacz sportowy. 21 lat temu zarejestrowano Stowarzyszenie Elbląskiego Klubu Autorów. Prezesem został dr Ryszard Tomczyk. 21 lat temu na skutek silnych opadów deszczu i topniejącego śniegu doszło do wylania kumieli. Zalane zostały ulice Związku Jaszczurczego, Oboźna, Fabryczna, Widok i Plac Grunwaldzki. 20 lat temu zmarł Zbigniew Tomanek, elbląski artysta plastyk, autor wielu fresków i obrazów w kościołach ziemi elbląskiej. Był represjonowany za pracę dla kościoła, pochowany został na cmentarzu Dębica. 11 lat temu zmarł Franciszek Socha, prezes Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Elblągu, poseł na Sejm PRL 9 kadencji, członek Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Elbląg współpracuje z 20 miastami partnerskimi na całym świecie. Na koniec zapraszamy Państwa do jednego z nich. Tym razem wirtualnie wybierzemy się do Narwy, miasta w północno-wschodniej Estonii.